Pamięć blisko 3000 ofiar śmiertelnych uczcili Amerykanie w 20. rocznicę zamachu z 11 września 2001 roku. Uroczystości z udziałem prezydenta Joe Bidena i dwóch byłych prezydentów Baracka Obamy i Billa Clintona rozpoczęły się w sobotni poranek dokładnie o godzinie 8:46, kiedy pierwszy samolot uderzył w wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku po roku przerwy, wcześniej było to niemożliwe ze względu na pandemię, odczytano nazwiska wszystkich tych, którzy w zamachach stracili życie. W trakcie uroczystości również artyści oddawali hołd ofiarom. Wyjątkową piosenkę „Widzę Cię w moich snach” zaśpiewał Bruce Springsteen. W sobotni wieczór nad południowym Manhattanem wystrzeliły dwa słupy światła, symbolizujące dwie wieże World Trade Center. To również hołd dla wszystkich Nowojorczyków. Wysokość światła osiągnęła 7 km, a wszystko widziane było z odległości nawet 100 km. Pierwszy raz światła te pojawiły się 6 miesięcy po zamachach z 11 września 2001 roku. Z Nowego Jorku dla Dziennika Związkowego, Jan Pachlowski.